Przedstawiam dzisiaj drogę rowerową z Bydgoszczy do Koronowa. Do miejsca, od którego rozpocznę prezentację, dojechałem drogą rowerową biegnącą wzdłuż ulicy Koronowskiej. Przy końcu biegnie ona wzdłuż rzeki Brdy. Rozpoczynam prezentację od skrzyżowania ulic Koronowskiej i Opławiec. Cała droga rowerowa ma różną nawierzchnię. Zmielony i ubity kamień, kostka brukowa i asfalt. Po wszystkich tych nawierzchniach w dniu dzisiejszym, to jest 4 listopada 2014 roku, jechało mi się dobrze. Pierwszy etap, jak widać, to zmielony i ubity kamień. Posiada pewne nierówności, które da się delikatnie odczuć podczas szybszej jazdy. Jednak przyjemność z jazdy jest dobra. Droga rowerowa biegnąc wzdłuż ulicy Koronowskiej w pewnym momencie odbija w prawo w las. Jest to bardzo przyjemne doznanie, ponieważ jak widać światło, cienie są naprawdę ładne podczas jazdy rowerem. Dodaje to uroku tej jeździe. No, tym bardziej o tej porze roku, kiedy jest tak dużo liści wokoło. Droga nie jest może zbyt szeroka. Nie mierzyłem, ale tak szacuję, że około 2 metrów może mieć lub 2 metry. Jest w miarę wygodna do mijania się z innymi, co doświadczyłem w trakcie jazdy tą drogą. Ma niezbyt wysoki próg, także jak się nawet spadnie z ścieżki rowerowej, to nie ma jakiejś tam tragedii. Miejscami ona jest tam ograniczona barierkami dla, myślę, bezpieczeństwa, chociaż w niektórych miejscach, ale to jest moje tylko prywatne zdanie, troszeczkę chyba przesadzono. Droga nie jest prosta, wije się wzdłuż drzew, także dodaje to pewnego uroku. Nie jest nudna. No też zmieniają się poziomy, czyli raz jest w dół, raz w górę. Czasami jest po prostej, po równym. No zależy od ukształtowania terenu. Bardzo fajnie się to komponuje z pozostałymi wrażeniami. Nie tylko estetycznymi, ale i jazdy. Ścieżka ta jest oddalona od drogi głównej. Jak widać, samochody tam od czasu do czasu przejeżdżają. No, słychać je, aczkolwiek no, nie ma jakiejś tragedii. No ta droga akurat jest fajna, bo tu naprawdę, jeżeli nawet dziecko puścimy przodem, nie ma większej obawy, że wyjedzie na ulicę, prawda, bo jednak jest ten pas drzew i terenu, który dziecko musiałoby pokonać. No jedynym ewentualnym mankamentem to są jakieś drogi boczne, które po drodze się spotyka. Droga ta nie jest oświetlona, przynajmniej nie zauważyłem jakichś tam lamp wzdłuż drogi, w związku z tym myślę, że takowych nie ma. Dlatego w porze tam wieczornej, nocnej, no to niestety trzeba polegać na własnym źródle światła. Nierzadko jeżdżąc tą trasą samochodem widziałem sarny, dziki, więc podejrzewam, że wieczorami mogą, czy nad ranem, takie zwierzęta można spotkać w lesie. O tej porze roku było wygodnie jadąc tą drogą, bo nie było żadnych już owadów, które by nam dokuczały. Po przejechaniu jakiegoś tam odcinka spotykamy miejsce, gdzie możemy sobie odpocząć, usiąść. Jak jest zajęte, jest też po drugiej stronie ulicy, gdzie można się przemieścić. Przedstawiam też tablicę, co się w lesie znajduje. Są mrowiska, na które się natknąłem. Tutaj też pokazuję, mrówki jeszcze chodzą. Także
Życie leśne trwa. Od tego skrzyżowania biegnie też droga rowerowa zrobiona do działek. W pewnym momencie spotykamy jadłodajnię, jest to leśna chata, można coś tam sobie zamówić, zjeść, jest niedaleko stąd kemping w Janowie. Za leśną chatą mamy już krótki odcinek do skrzyżowania, musimy niestety troszeczkę pod ostrym kątem zawrócić i przejść na drugą stronę ulicy, gdyż ścieżka biegnie po jej drugiej stronie już dalej. Idziemy do Tryszczyna, najbliższej miejscowości. Za skrzyżowaniem mamy już asfalt, skończył się zmielony kamień. Dalsza droga będzie głównie właśnie po asfalcie i po kostce brukowej. Dojeżdżamy do cmentarza ofiar terroru hitlerowskiego z okresu II wojny światowej w Tryszczynie. Trochę dalej po prawej mijamy klasztor sióstr karmelitanek bosych, które 1972 przeniosły się do Tryszczyna. Przez Tryszczyn przebiegają dwa szlaki turystyczne. Szlak czarny imienia doktora Stanisława Meissnera. Szlak czerwony klubu turystów pieszych Talk. Miejscowość Tryszczyn to wieś położona w gminie Koronowo. Powiat bydgoski na północ od Bydgoszczy przy trasie drogi krajowej nr 25. Z ciekawszych informacji to w miejscowości tej znajduje się zbiornik wyrównawczy jeziora Tryszczyn na Brdzie o powierzchni 90 hektarów oraz elektrownia przepływowa o mocy 3,3 MW. Miejscowość ta znajduje się na wysokości 90 metrów nad poziomem morza. Minąwszy Tryszczyn mamy do Koronowa już tylko 10 km. Powiem szczerze, że przez Tryszczyn przejeżdżając ciężko było, gdyż droga, ścieżka rowerowa prowadzi blisko drogi, więc no naprawdę podmuchy wiatru dużych samochodów no nie są zbyt przyjemne, także trzeba uważać. Dalej jak widać ścieżka prowadziła najpierw kostką, potem przeszła w asfalt, częściowo wzdłuż drogi prowadziła, następnie skręca w lewo pomiędzy pola. Następnie skręcamy w prawo. Krótkim odcinkiem dojeżdżamy do po lewej sadu, prawej za ogrodzeniem pole. Myślę, że ten odcinek będzie bardzo ładny, szczególnie wiosną, kiedy drzewa będą pokryte kwiatami. Droga jest tutaj w miarę prosta, z niewielkimi łukami. No jest tam jeden taki mocniejszy zakręt. Najpierw w prawo, potem w lewo. No niestety trzeba tam zwolnić, nie da się z dużą prędkością jechać, szczególnie jeżeli będzie jechał ktoś z naprzeciwka, no to możemy się z nim zderzyć. Po przejechaniu tego odcinka mamy długi, prosty odcinek, który dojeżdża, to mniej więcej wychodzi w połowie drogi między Tryszczynem a Gościeradzem. Dojeżdżamy do tej drogi głównej i następnie będziemy znowu wzdłuż tej drogi jechać do Gościeradza. Po minięciu skrzyżowania małego będziemy mijać po lewej stronie jeziorko czy sadzawkę taką, trudno mi powiedzieć. W każdym razie no, jakaś woda. No, przystanek będzie po drodze. No i udało mi się spotkać gniazdo bociana, w którym wyrosło jakieś drzewko albo jakaś roślinka. No trudno powiedzieć z tej odległości. Wydawało mi się, że to jest tuja. Następnie będziemy jechać wzdłuż płotu, który jest obsadzony różnego rodzaju drzewkami po jednej i po drugiej stronie tego płotu, także widok jest dosyć przyjemny. Minąwszy te drzewka, wyjeżdżamy na odkrytą przestrzeń, pole. To już jest prosta do miejscowości Gościeradz. Miejscowość Gościeradz to wieś położona w gminie Koronowo, powiat bydgoski, usytuowana przy trasie drogi krajowej nr 25. W latach 1892-1920 wieś ta należała do Czesława Szalkę, a w 1922 roku nastąpiła parcelacja majątku i
dwór otrzymał w darze od Wielkopolan artysta, malarz i grafik Leon Wyczółkowski. W latach 1931-34 wybudowano tu nowy parterowy pałacyk z mansardowym dachem i kolumnowym gankiem, w którym malarz mieszkał do śmierci w 1936 roku. Na budynku znajduje się pamiątkowa tablica, a w otoczeniu park będący tematem kilku prac artysty. W 2009 roku spłonął niestety dach dworku. W Gościerazu działa od 1963 roku Ludowy Klub Turystyczny Wyczuł, o nazwie Wyczuł, który w 2008 roku obchodził jubileusz 45-lecia działalności. Szlaki turystyczne biegnące przez Gościerac to szlak żółty imienia Leona Wyczółkowskiego oraz szlak czerwony klubu turystów pieszych Talk. Paręset metrów za Gościeracem ścieżka rowerowa odbija w prawo od drogi i będzie się ciągnęła już wzdłuż pól, działek, domów, gospodarstw aż do mostu na rzece przy Koronowie. Cisza, spokój to atrybuty tego odcinka. On spotyka się też pieszych, którzy zrobili sobie ze ścieżki rowerowej po prostu chodnik, by dotrzeć do domu. Podejrzewam, że skraca to im drogę do domu. W związku z tym nie ma się co dziwić. Tu należałoby wspomnieć, że ścieżka rowerowa otwarta 14 października 2014 roku z Bydgoszczy do Kornowa. Prowadzona jest w dużej mierze wzdłuż drogi krajowej nr 25 i po śladzie dawnej kolei wąskotorowej z Bydgoszczy. O tej porze roku może nie ma zbyt ładnych widoczków, jeżeli chodzi o pola, bo już są zaorane, zasiane nowym może zbożem, które jeszcze nie wyrosło. Aczkolwiek czy na wiosnę, czy latem, ten widok podejrzewam będzie przepiękny. Wzdłuż drogi, tak jak wcześniej wspominałem, są poustawiane miejscami barierki. Pod koniec drogi jedziemy wzdłuż lasu, po prawej las, po lewej pole. W tym momencie jesteśmy na wysokości miejscowości Stopka. Stopka niestety ciągnie się wzdłuż drogi 25, w związku z tym musielibyśmy z ścieżki rowerowej odbić w lewo. Z ciekawszych rzeczy w Stopce mamy Rożen Skansen, pierwszy w powiecie bydgoskim punkt gastronomiczny. Nawiązuje on do stylem do skansenu. W otoczeniu znajdują się zabytkowe maszyny, urządzenia. Rożen Skansen jest wygodnym miejscem na odpoczynek dla kierowców, turystów zmotoryzowanych. Znajduje się tuż przy drodze, jest łatwy dostęp, zjazd do tego skansenu, także jest to ciekawa alternatywa, jak ktoś zgłodniał, można sobie tam smacznie zjeść. Barierki wzdłuż drogi rowerowej są dość wysoko usytuowane, wkopane nie są zbyt głęboko. Ja akurat kręcąc kamerą kręciłem tak mniej więcej na wysokości brzucha, czasami trochę wyżej. W związku z tym, jak jedzie się rowerem, głowa powinna wystawać ponad barierki i widok nie jest ograniczony. Most w Koronowie, do którego dojeżdżamy, jest cały czas, może nie sam most, ale brzeg mostu jest cały czas w budowie, jest umacniany. Niestety nie wiem, co tam jest jeszcze dodatkowo robione, może jakaś plaża, może jakiś deptak. Trudno mi powiedzieć, nie pytałem się, za bardzo nie miałem czasu, ale myślę, że będzie naprawdę bardzo elegancko, sądząc po moście, którym się przejechałem. Na wiosnę spróbuję wybrać się drugi raz. Będąc na moście zauważyłem łabędzie, rodzinę łabędzi oraz kaczki, które akurat coś tam wyciągały z wody, jadły. Dalsza droga po przejechaniu mostu ciągnie się pomiędzy działkami. Dojeżdżamy do ulicy Bydgoskiej w Koronowie. Miejscowość Koronowo znajduje się w powiecie bydgoskim. Według danych
z 31 grudnia 2010 roku. Miasto miało ponad 11 tysięcy mieszkańców. Położone jest nad rzeką Bordeaux. Nazwa miasta pochodzi od łacińskiej nazwy klasztoru Corona Maria, oznaczającej po łacinie Corona Marii, i związana jest z osobą Matki Boskiej. Pod zaborem pruskim miasto nosiło nazwę Polniszkrona. Koronowo jako miasto zaczęło funkcjonować w 1370 roku. Znaczące dla historii Polski było zwycięstwo w bitwie pod Koronowem wojsk polskich nad Krzyżakami. Odbyło się to 10 października 1410 roku w rejonie wsi Wilcze. W tej chwili jest tam postawiony 13-metrowej wysokości pomnik. Znajduje się on u wylotu drogi z Koronowa w kierunku na Koszalin. Rozwój miejscowości nastąpił z końcem XV wieku w wyniku rozwoju handlu zbożem, drewnem oraz produkcją garncarską i browarnictwem. Z zabytków to zespół pocysterski pochodzący z końca XIII lub z pierwszej połowy XIV wieku. Był wzniesiony lub też zaprojektowany prawdopodobnie przez mistrza Teodorikusa. Wielokrotnie odbudowywany po zniszczeniach w wojnach z Krzyżakami i Szwecją. W 1819 roku po kasacie zakonu został przekształcony w istniejące do dziś więzienie. Innym zabytkiem jest kościół filialny pod wezwaniem Świętego Andrzeja, zbudowany w latach 1382-1396. Jest zbudowany w stylu gotyckim. Później został przebudowany w renesansie i baroku. Posiada barokowo-rokokowe wyposażenie. Rynek i jego okolice posiadają XIX-wieczną zabudowę. Mamy też diabelski młyn, który wybudowany został w XIX wieku nad Bordeaux. Miejscowość Koronowo jest takim ośrodkiem wypoczynku weekendowego i letniego dla mieszkańców Bydgoszczy i okolic. W miejscowości znajdują się liczne ośrodki wypoczynkowe, plaża i przystanie. Przez Koronowo lub też przy jego granicach przebiega kilka pieszych i rowerowych szlaków turystycznych. Szlak Żółty imienia Leona Wyczółkowskiego, szlak Zielony Jezior Koronowskich, szlak Niebieski Brdy, szlak Czarny Białego Węgla, międzynarodowa trasa rowerowa R1 i szlak rowerowy BY6001N.